Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Trudne zadania przed swoimi uczniami stawia Jezus. Najpierw akceptacja i przyjęcie tych, którzy nie należą do Chrystusowej owczarni, ale w Jego imię dokonują cudów. Być może zbyt mocno przyzwyczailiśmy się do mylnej opinii, że Boga nie ma poza Kościołem. Owszem, poza Kościołem nie ma zbawienia, ale Bóg nie ogranicza swojego działania tylko do murów kościelnych. Bóg jest suwerenem w swoim działaniu. Może i działa również poza strukturami Kościoła katolickiego, niejednokrotnie pociągając ludzi do wspólnoty Kościoła. Pozostałe wskazania są jeszcze trudniejsze do przyjęcia. Wypowiedzi Jezusa są bardzo radykalne. W ten sposób chce On nam uświadomić, jak wielkim złem jest grzech i zgorszenie maluczkich. Nawet jeśli po kradzieży nie weźmiemy tasaka, aby amputować sobie złodziejską dłoń i nie wyłupiemy sobie oczu po przeglądaniu pornografii w internecie, to powinniśmy to uczynić mentalnie. Kiedy zgrzeszysz, wyobraź sobie, że właśnie ta część ciała, która posłużyła ci jako narzędzie do grzechu, została ci właśnie odjęta, amputowana. Może przez tą wizualizację następnym razem przyjdzie nam wzdrygać się od grzechu. Nie chodzi też o życie w lęku przed konsekwencjami grzechu, ale jedynie o pełną świadomość tego, jakie każdy z moich grzechów niesie konsekwencje. Potrzeba, abyśmy decyzje podejmowali w pełni świadomie. Bóg nie jest mściwy, ale miłosierny. Daje nam wolność i szanuje nasze wybory, ale jednocześnie przestrzega nas przed złem, które sprowadza na nas śmierć. Zechciejmy na poważnie przyjąć słowa Chrystusowej Ewangelii.